Szkolenie dla dwóch grup osób w ramach projektu unijnego z Funduszu Społecznego Praktyczne możliwości współpracy i biznesu w Gorzowie Wielkopolskim dobiegło końca. W miniony wtorek w siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej uroczyście zamknięto i podsumowano przedsięwzięcie. Dotychczas przeszkoliliśmy 20 kursantów. W pierwszej grupie było 10. Dzisiaj kończy szkolenie druga dziesiątka i praktycznie kończymy okres szkolenia. W dniu dzisiejszym zostaną wręczone zaświadczenia o ukończeniu tego kursu, jak również dokonamy podsumowania i wymiany poglądów, doświadczeń nabytych w czasie kursu. Odbywaliśmy również w każdej turze szkolenia 5 giełd kooperacyjnych, czyli spotkaliśmy się z przedsiębiorcami różnych przedsiębiorstw, które wchodzą w skład Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, podczas których doświadczeni przedsiębiorcy dzielili się swoimi doświadczeniami. Szkolenie przygotowało uczestników do założenia własnego biznesu, a także sprostaniu wszystkim wymogom, przepisom i obowiązkom z tym związanym. Szkolenie było przygotowaniem do zakładania własnej działalności gospodarczej, pokazaniem, na czym to wszystko polega, jak krok po kroku zakładać własną firmę, jak przygotowywać biznesplan, jak wdrażać się do prowadzenia własnej firmy. Jeśli chodzi o szkolenie, które właśnie dobiegło końca, przede wszystkim pokazało mi braki, które mam, rzeczy, nad którymi powinienem pracować, jeśli chcę w przyszłości założyć własne przedsiębiorstwo. Zajęcia, które były tutaj prowadzone o bardzo szerokiej tematyce, zarówno z możliwości pozyskania funduszy europejskich, jak i z kreowania własnego wizerunku, dążenia do celu, pomagają tak naprawdę uświadomić młodej osobie, z czym musi się zmierzyć w przyszłości, chcąc założyć własne przedsiębiorstwo, jakie są szanse i jakie zagrożenia. Dzięki takiemu szkoleniu ja, który przyszedłem tutaj na to, żeby zdobyć po prostu wiedzę, która w przyszłości mi pomoże w założeniu własnego przedsiębiorstwa, zorientowałem się, na co jest zapotrzebowanie na gorzowskim rynku, a co już jest nasycone, w co nie warto wchodzić, bo po prostu może się nie opłacić. Przede wszystkim mnie najbardziej zależało na tym szkoleniu, aby nauczyć się skutecznej autoprezentacji, kreacji wizerunku, ponieważ ja w przyszłości chciałabym zostać nauczycielem akademickim, no i niewątpliwie takie umiejętności pomogą mi zdobyć sympatię, tak, szacunek moich studentów przyszłych, mam nadzieję. Co poza tym? Mieliśmy również, jak zarządzać firmą, jak wypełniać te wszystkie biurokratyczne rzeczy związane z założeniem, z wystartowaniem w biznesie. Nie ukrywam, że nie jestem pewna, czy ja faktycznie założę własną firmę, natomiast no jest to duży plus uczestnictwa w takim szkoleniu, dlatego że bardzo uważam, pomógł nam i pomoże przyszłym przedsiębiorcom. Jeśli kolejny projektu szkoleń wygra konkurs, te będą kontynuowane. Następne grupy młodych osób będą miały szansę przejść specjalistyczne szkolenia.